Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu poseł Sławomir Neumann, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Witam panią, witam państwa, dzień dobry. Panie przewodniczący, były wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Wrocławia. Brzmi dobrze? Lepiej brzmi Kazimierz Michał Ujazdowski będzie kandydatem na prezydenta Wrocławia, bo to raczej o osobę chodzi, a nie o funkcję. I rzeczywiście Kazimierz Ujazdowski był wiceprezesem PiS-u i przypomnę, że zrezygnował i z PiS-u i z tej funkcji w takim proteście przeciwko niszczeniu państwa prawa, uderzaniu w trójpodział władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Dał wyraz tym poglądom, rezygnując z funkcji i z uczestnictwa w PiS-ie. Ale ludzka pamięć nie jest wybiórcza i pamiętają różne wypowiedzi, różne gesty Kazimierza Michała Ujazdowskiego i teraz chętnie przypominane są one. No i będą. No, na tym polega też kampania wyborcza i z tym się będzie musiał zmierzyć Kazimierz Ujazdowski. No tutaj nikt mu nie odpuści. Nie spodziewamy się, żeby ktokolwiek mu odpuścił. Natomiast no, jest znany ze swoich poglądów, jest umiarkowanym konserwatystą, który nie kryje tych poglądów, nie krył i nie sądzę, żeby dzisiaj miał je zmieniać. On jest też taką ofertą dla Wrocławia, dla mieszkańców Wrocławia, która myślę, że jest atrakcyjna. Pierwsze reakcje po poparciu przez Grzegorza Schetynę na Kazimierza Michała Ujazdowskiego można by określić kolokwialnie jako szału nie ma. To delikatne określenie, a określenie mniej delikatne, no to kompletna klapa. Nie spodziewam się, żeby nasi polityczni konkurenci... Ale ja nie mówię o politycznych konkurentach teraz. Ale mówię o tych reakcjach, które były pierwsze, bo na tym potem były budowane jakieś różnego rodzaju teorie. A to Platforma taka słaba jest, że na reakcjach konkurentów buduje teorie? My budujemy dobrą listę, szeroką listę na wybory samorządowe, ale pierwsze reakcje naszych politycznych konkurentów, nie spodziewałem się, że będą ochy i achy, bo silni kandydaci... Ja nie mówię o reakcjach politycznych konkurentów, tylko ludzi, którzy są blisko Platformy. Albo byli blisko Platformy. Myślę, że te reakcje będą zupełnie inne, kiedy przyjdzie ta jesień wyborcza i wybory samorządowe i Kazimierz Michał Ujazdowski jako kandydat popierany przez Platformy i wierzę, że nie tylko przez Platformę we Wrocławiu, wygra tam wybory. I wtedy się okaże, że... A pan ma entuzjazm dla tej kandydatury? Ja uważam, że to jest dobra i ciekawa kandydatura. Uważam, że to jest... Jak ktoś mówi o kimś, że jest ciekawy, to znaczy, że ma wątpliwości. Nie mam wątpliwości. Rozmawialiśmy o tym wcześniej. To jest dobra i ciekawa kandydatura dla mieszkańców Wrocławia, ale nie tylko. Uważam, że Kazimierz Michał Ujazdowski dochodzi do Platformy jako osoba z innego obozu. Podobno właśnie nie dochodzi do Platformy. Wchodzi do gabinetu cieni. Nie jest członkiem Platformy, ale wielu naszych posłów nie jest członkami Platformy przecież. Są bezpartyjni. Tak, są bezpartyjni. Natomiast pracują w Platformie, dla Platformy. To jest poszerzenie pewnej oferty także ze strony Platformy dla wyborców. Poza silną... liberalną nogą Platformy. Ten jest ten nurt konserwatywny i tutaj w ten nurt konserwatywny Kazimierz Michał Ujazdowski się wpisuje. To jest w Platformie coś naturalnego. My jesteśmy partią chadecką, która ma dwa skrzydła. Nie jest to dla nas tak nieprzewidywalne i dziwne, żeby sobie z tym nie poradzić. Natomiast wiedza i zapał taki państwowotwórczy, który ma Kazimierz Michał Ujazdowski, jest czymś dla nas wyjątkowo cennym, bo ma zadanie, które wspólnie sobie postawiliśmy, czyli pomoc w przygotowaniu takich rozwiązań prawnych, które przywrócą w Polsce za półtora roku po wyborach parlamentarnych praworządność, trójpodział władzy, działanie konstytucji, te wszystkie rzeczy, które... Czyli myśli pan, że szału nie ma, ale szału będzie, tak? Ja nie zakładam, że nie ma szału. Uważam, że to jest ciekawa, dobra kandydatura, która z dnia na dzień będzie zyskiwała w oczach opinii publicznej i komentatorów i będzie budziła coraz większy respekt u konkurentów. A za półtora roku będzie przydatna praca Kazimierza Michała Ujazdowskiego w tym, żeby położyć na stole czy na biurku marszałka następnej kadencji Sejmu ustawy, które będą przywracały w Polsce praworządność, trójpodział władzy, konstytucję, porządek konstytucyjny. To wszystko... stoi przed Michałem Ujazdowskim jako zadanie, niezależnie od startu w tym gabinecie cieni, tak? Tak, niezależnie. To czym cieniem będzie?
To jest oddzielnie, zupełnie dedykowany, oddzielny zespół do tego, żeby, tak jak zapowiadaliśmy... Czyli zespół doradców gabinetu cieni? Nie, to będzie, on jest w gabinecie cieni, natomiast będzie miał razem z zespołem zadanie postawione i ma już postawione, tak jak żeśmy zapowiadali na kilku konwencjach. No dobrze, ale... Przygotowanie ustaw... Ale panie przygotowanie ustaw nie będzie niczym cieniem. Będzie przygotowywał ustawy na przyszłość. Przygotowywał ustawy, które... Czyli w gabinecie cieni nie będzie cieniem? Nazywamy te ustawy jedną taką wielką restytucją demokracji. Chcemy, żeby pakiet ustaw, który przywróci w Polsce działanie demokracji. Dokończmy to. Czy w gabinecie cieni nie będzie cieniem, tak? Będzie członkiem, jest członkiem gabinetu cieni, który ma jasno postawione zadania, sprecyzowane. Nie ma zadań tych bieżących. Ma przygotować razem ze swoim zespołem rozwiązania prawne, które będziemy wprowadzać w życie po wygranych wyborach za półtora roku. A kiedy wyjaśni się, w których miastach Platforma pójdzie do wyborów ze swoimi partnerami politycznymi? Myślę, że to jest kwestia tygodni raczej niż miesięcy. Jestem przekonany, że w większości, tak jak dzisiaj mamy podpisaną umowę koalicyjną z Nowoczesną na poziomie sejmików, to jestem przekonany, że w najbliższych tygodniach, myślę, że maksymalnie kilku, będziemy podpisywać umowy koalicyjne w regionach. I jestem przekonany i spokojny, że w olbrzymiej większości powiatów, miast pójdziemy jako ta szeroka koalicja. Jeszcze, no ale z tym Wrocławiem to nie będzie tak łatwo. Ale poczekałbym na razie. Bo Katarzyna Lubnauer powiedziała nie. Ale poczekałbym na razie. Czyli co? Będą państwo przekonywać? Spokojnie będziemy rozmawiać. Uważam, że wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, żeby wspierać najsilniejszych kandydatów. I jestem przekonany, że pewnie to będzie 90-95% miejsc w Polsce, że pójdziemy razem. Zdarzą się pewnie takie, będą się zdarzały takie przypadki, gdzie pójdziemy różnymi komitetami, ale to będą pojedyncze przypadki w skali kraju, a nie jakaś reguła. Regułą będzie to, że pójdziemy wspólnie do wyborów samorządowych jako koalicja Platformy Nowoczesnej, poszerzona jeszcze o różne środowiska lokalne, o ruchy miejskie, o te lokalne stowarzyszenia. Jestem o tym przekonany, bo wiem, jak te rozmowy trwają, jak są generalnie dobre. Trudne, ale dobre. A co z tym Gdańskiem, panie przewodniczący? Piękne miasto. No ja wiem, że piękne. Bardzo mi się też podoba. Wszystkim nam się podoba i dlatego... Ale pytam o prezydenta Gdańska. Kto dlatego będzie kandydatem? Dla Gdańska mamy specjalną procedurę, bo po tym jak Paweł Adamowicz trochę przed orkiestrę wyszedł, to musieliśmy trochę przebudować nasze myślenie o Gdańsku, ale na pewno w ciągu jeszcze kwietnia, pewnie na przełomie kwietnia-maja pokażemy kandydaturę Platformy w Gdańsku. A to jest specjalna procedura, to jest sondaż, tak? No to jest jeden z elementów oczywiście. Sondaż to jest tylko coś, co wspomaga podejmowanie decyzji, a nie... W jaki sposób on będzie przeprowadzany? Nie wiem, w internecie, wśród sympatyków Platformy? Nie, normalny sondaż, tak jak prawdziwy normalny sondaż, który robią wyspecjalizowane firmy, pytając mieszkańców Gdańska, bo to oni na końcu są tym małym suwerenem, który decyduje o tym, kto ma szansę uzyskać ich poparcie w wyborach prezydenckich. Platforma, myślę, że najpóźniej... Jakie nazwiska w tym sondażu się pojawią? No tutaj z naszych kandydatów jest do wyboru Agnieszka Pomaska i Jarosława Łęsa, bo to oni zostali na placu boju. Ale będzie sondowany też Paweł Adamowicz? Będą wszyscy sondowani kandydaci, którzy będą... czy dzisiaj zapowiedzieli aktywny udział w tych wyborach, więc musimy zbadać to ewentualne poparcie dla wszystkich. Ale jak mówię, sondaż... Czyli może być tak, że jednak Platforma udzieli poparcia Pawłowi Adamowiczowi? Sondaż jest tylko jednym z elementów wspomagających podjęcie decyzji. Nie Panie przewodniczący. Tym, co jest czymś, co determinuje podjęcie decyzji. Panie przewodniczący, czy wyklucza pan poparcie Pawła Adamowicza przez Platformę w Gdańsku? Powiem tak. Paweł Adamowicz swoją decyzją i takim wyjściem przed orkiestrę, jak gdyby wbrew Platformie, bardzo mocno ograniczył swoje szanse na uzyskanie poparcia Platformy. Ograniczył, ale... Bardzo mocno ograniczył. Ale nie do zera. Tak jest moje zdanie. Ale nie do zera, tak? Do zera nie, ale jak mówię, bardzo mocno ograniczył. Jak pan przyjął zapowiedź powrotu Donalda Tuska do krajowej polityki? A bardzo dobrze. Będzie mężem opatrznościowym, nie, jednoczącej się wielokrotnie opozycji? Wielokrotnie o tym mówimy, że ktoś, kto oczekuje, że na białym koniu przyjedzie tutaj ktokolwiek i załatwi za nas sprawy, no to jest naiwny. My będziemy i musimy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby wybory wygrać samorządowe, europejskie i parlamentarne. I potem Donald Tusk, jako nasz kandydat na prezydenta w 2020 roku, musi dokończyć tego dzieła i wygrać wybory prezydenckie. Tak mówiliśmy już wiele miesięcy temu i ten scenariusz jest cały czas dla nas aktualny. I w tym scenariuszu rola Donalda Tuska jako kandydata na prezydenta jest bardzo ważna, no bo
za mało będzie wygranie wyborów samorządowych, europejskich i, jasne, i czyli, parlamentarnych czyli bez Donald prezydenta. Czyli Donald Tusk będzie kandydatem Platformy albo Zjednoczonej Prawicy na prezydenta. Opozycji w tej chwili, a wtedy, już, tak, tak. A wtedy już... Lewicy? Nie, nie lewicy. Centrum? Nie, to będzie raczej kandydatem Sił Demokratycznych, które wcześniej w 2019 roku wygrają wybory parlamentarne. Kiedy jemu się kończy akurat kadencja, bo tak się zbiega, ale, że ale kadencja kończy się... Z szefem Rady Europejskiej? Nie, wie pani, dogadane dzisiaj o kandydaturze na wyborach za 2 lata jest trudno dogadywać, ale dlaczego? Ale taki scenariusz... Jeżeli to nie jest tak, że jest 5 równorzędnych kandydatów, taki to chyba nie jest to trudne. Ale to są decyzje na końcu, które musi Donald Tusk podjąć. On kończy... Nie podjął. No on nie może ich podjąć dzisiaj. On kończy kadencję w grudniu 2019 roku i do tego czasu za bardzo nie może takich decyzji ogłaszać, ale wierzę w to i namawiamy go do tego, że po wygranych przez Platformę i koalicję w wyborach w 2019 roku do Sejmu, to naturalne jest to, że musimy zmierzyć się z Andrzejem Dudą w wyborach prezydenckich i dla mnie... A może nie idealnym, z Andrzejem Dudą? No, podejrzewam jednak, że Andrzej Duda będzie kandydował, chciał potwierdzić swoją kadencję, drugą kadencją. Czy będzie kandydatem PiSu? No to można dyskutować, czy będzie to Marek Suski, czy Andrzej Duda, ale jednak obstawiam, że to będzie Andrzej Duda, a my musimy mieć kandydata, może być który Beata zagra. Beata Szydło. Ja myślę, że Beata Szydło nie będzie kandydatem. Jeżeli ktoś będzie jej jakieś propozycje składał, to raczej takie w kierunku Brukseli i Parlamentu Europejskiego, żeby trochę wstydliwie pozbyć się Beaty Szydło z Polski. Czy Platforma byłaby skłonna poprzeć nowy projekt ustawy degradacyjnej, jeśli się taki pojawi, a będzie wolny od tych błędów, o których mówił prezydent Andrzej Duda, wetując tę ustawę? Poczekałbym na taki projekt. Wiemy, że to, co było przygotowane przez Mariusza Błaszczaka, wcześniej Antoniego Macierewicza, było nie do przyjęcia. Z wielu powodów, o części, część też podniósł Andrzej Duda, wetując. No więc właśnie dlatego to pytam. Nie było takich. Nie wiemy, jakie są intencje dzisiaj ani prezydenta, ani PiS-u w tej kwestii. Tamte były złe, bo dotyczyły odpowiedzialności zbiorowej, dawały absolutnie wolną rękę ministrowi obrony narodowej w degradowaniu oficerów, co było nie do przyjęcia i dotykało osób, które nie żyją. To już zupełnie jak gdyby nie w takim chrześcijańskim, polskim duchu, już nawet nie walki politycznej, to zupełnie takiej przyzwoitości. Więc no dobrze, nie wiem, ale jaki będzie pomysł. Gdyby klucz tego projektu dotyczyło degradacji generałów Kiszczaka i Jaruzelskiego, to czy Platforma by poparła taki projekt? Ale wie pani, ja naprawdę widziałem płomienne wystąpienie Błaszczaka, który po 30 latach od stanu wojennego krzyczał, że wrona orła nie pokona. To jest zabawne. No, kiedy żył Kiszczak i Jaruzelski, nie mieli odwagi, ale co mam dzisiaj być z tymi, którzy chcą wykopywać Jaruzelskiego i zrywać mu pagony? No przecież to jest obrzydliwe. Czyli nie. To jest obrzydliwe. Że człowiek żył i należało z nim walczyć, kiedy żył. Kiedy nie żyje, to takie zachowanie hien cmentarne, gdzie wykupuje się przeciwnika politycznego i zrywa mu się pagony i mówi się, że dzisiaj ja z tobą walczę i ty mnie dzisiaj nie pokonasz, bo nie żyjesz. No to jest odwaga. To Błaszczak pokazał odwagę wtedy. No to jest wstyd po prostu. Panie przewodniczący, kogo ze strony Platformy widziałby pan w Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT? Mamy kilka osób, które zajmują się finansami publicznymi. Będziemy się zastanawiać. Pytanie, ile będzie osób w tej komisji, ilu będzie przedstawicieli Platformy. Wszystko przed nami. Jeżeli taki wniosek będzie złożony i go Sejm przyjmie. Ale Platforma pomoże w przyjęciu tego wniosku? My bardzo chętnie będziemy składać poprawkę także, żeby ta komisja zajmowała się rokiem 2016 i 2017. A jeśli w uchwale nie będzie takiego zapisu? To znaczy, że PiS jak zwykle... Ale czy Platforma poprze ucieka. Będziemy wniosek składać na pewno poprawkę, żeby to był też rok 2016 i 2017 i rola Mateusza Morawieckiego jako ministra finansów i rozwoju regionalnego w tej kwestii. Dlaczego zbyt późno wprowadzano rozwiązania, które Platforma przyjęła w 2015 roku i, dziękuję. I VAT, 52 miliardy luki VAT w 2016 roku wymaga też wyjaśnienia. Przewodniczący klubu Platforma Obywatelska, poseł Sławomir Neumann. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Miłego dnia.